Panie marszałku, Wysoka Izbo, chcę zapytać, dlaczego w czasie takiego wzrostu pandemii nie chcecie pomóc ludziom i nie poparliście naszej poprawki likwidującej wyrzucanie ludzi na bruk, czyli konieczności podpisania aktu notarialnego o dobrowolnym opróżnieniu lokalu w wypadku zaległości w opłatach. Przecież to bezdomność plus. Szanowni państwo rządzący z PiS-u, to możliwość wyrzucania ludzi na bruk bez zapewnienia lokalu socjalnego. A w czasie pandemii łatwo wpaść w zaległości czynszowe. Ochoczo za to w tym projekcie ustawy wprowadzacie różne przepisy rodem z PRL-u, które okazały się kompletną klapą, albo przepisy z programu PiS sprzed 4 lat, które jak wiemy również są kompletną klapą. Dziękuję bardzo.